Ola, 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 ola. Ola, Komestas, dawno się żeśmy nie widzieli, co? To nie jest prawda. No to, to prawda, że nieprawda, bo widzieliśmy się dwa dni temu, <noise> ale nie widzieliśmy się tu przez internet. No. Prawda, nie widzieliśmy się tutaj przez internet. Dzień dobry, no ja mam, ja mam dużo rzeczy, zamknięcie roku, jestem poważnym dyrektorem. No, DRZ, no Around this shit. jestem jakby robię rzeczy, które wymagają ode mnie już intensywności, natomiast tak, no dzień dobry, widzimy się dzisiaj. Widzimy się dzisiaj. Eee... Ale to jest idealne, bo ja skończyłem pracę, no. za cztery godziny mam masaż, no. pomiędzy sobie wrzucam podcast, trochę relaksu z żoną i na masaż, no nie, nie może to być, naj... to nie jest, jeszcze to jest piątek. No mi... przecież. Za tydzień, nie, no. Mam, za tydzień dokładnie w piątek mam urodziny. I to no, też będzie że... dzień wolny, więc jakby. Wszystkiego to... dobrego. Dziękuję Od bardzo. razu mówimy, że nie będziemy nagrywać w ten nie. dzień. To to jest. To tak jest. Zresztą ja, ja mam cały dzień zarezerwany, bo żona mi, że tak powiem, aktywności tego dnia. Chociaż na szczęście nie ma ich super dużo, ale mam zapanowane aktywności w związku z tymi urodzinami, więc będę sobie bardzo szczęśliwie e, nic nie robił i brał udział w tych aktywnościach. Bardzo no, słusznie. Ale jakby w ciągu ostatnich tych dwóch tygodni, kiedy nie nagrywaliśmy, to wydarzyło się mega dużo rzeczy, ja w ogóle miałem zrobioną taką, not taką notatkę, w której miałem tematy, które zapisałem sobie, jakbyśmy mieli nagrywać chyba tydzień temu, no i mhm. dzisiaj te tematy to już nie dość, że są suchary, to już niektóre z nich są jakby w ogóle nieaktualne i trzeba, być, muszę, muszę po prostu, to się musiałem przez nie przejść i zobaczyć o co chodzi, bo wyobraź sobie, że miałem taki temat, pamiętam też, rozmawialiśmy o nothing, że oni robią iMessage z jakąś tam firmą. Tak? Ciekawi jak to, i do te, od tego czasu i nothing, to jest, oni się z tym całkowicie zwinęli, to już nie istnieje. To prawda. E, natomiast e, jest alternatywa, która się pojawiła Beeper, się alternatywa. Wykładu, no. no i no. właśnie oni twierdzą, że zrobili reverse engineering w ogóle, iMessage, jakoś to rozłożyli. Tak... I podobno jakby do wykorzystywania tej apki bo ja też przeczytałem tylko nagłówki, żeby było jasne. Ale że do wykorzystywania tej apki nie musisz podawać swojego Apple ID. Tak, to prawda. Bo I oni zrobili tak, że on udaje być Oni zrobili reverse Aha. engineering, sprawdzili co robi iPhone, jak no. on się odzywa do serwerów Apple i co dostaje. Aha. No i to wdrożyli do aplikacji androidowej. I ja, mam, ja mam w ogóle parę takich hot take'ów i ja nie do końca jestem... Mm -hmm. pewien, czy, czy to jest, jakby to będzie prawda, czy nieprawda. Znaczy wiadomo, że oni zrobili ten reverse engineering, w tym tekście, który jest podlinkowany jest powiedziane, że oni w ogóle zrobili jbreak po to, żeby zobaczyć, jak tam, co tam Aha. się dzieje, no i zreprodukowali właściwie to, co robi iPhone, zreprodukowali to na Androidzie. Mm -hmm. e, no i to brzmi interesująco, natomiast Czy ja historia jestem... się powtórzy? <śmiech> natomiast <śmiech> ja jestem w ogóle w szoku, że to jest rzecz, Wiesz co w sensie, że. Ale znowu, ja rozumiem, że mówię to z pozycji europocentrycznej, w której iMessage wcale nie jest po pierwsze pierwszym, po drugie głównym, mm -hmm. po trzecie nawet desirable metodą komunikacji między ludźmi. I to u prawda. nas ten, ten Green Bubble i Blue Bubble w ogóle nie istnieje. Mm -hmm. Albo przynajmniej nie istnieje w mojej bańce. Nie wiem, czy, czy są jakieś takie bańki. Może wśród młodzieży, chuj wie. Może. Natomiast jest tak, że ja jestem. Za każdym razem, kiedy czytam nowe artykuły na ten temat, to jestem tak w szoku na zasadzie, że, że ludzie dają tak bardzo otofaka, że to jest tak mm -hmm, bardzo istotne. Mm -hmm, znaczy, mm -hmm. Rozumiem, w sensie rozumiem, że znowu, z perspektywy Stanów Zjednoczonych, to jest jakiś problem, bo to jest główna metoda komunikacji, ale z drugiej strony mam takie Napra nap naprawdę? no widocznie jest, no nie pracowaliby nad tym, wiesz, nie robiliby takich chocków klocków, e, reverse engineering kurde, jak, w jaki sposób iPhone się, wiesz, odzywa do serwerów Apple, żeby zrobić apkę e, gdzie ona chyba ona jest chyba darmowa, nie? Ehm, Sama apka, nie? A jak tego to działa? A tego to nie wiem czekaj, ja no właśnie mini, patrzę, czy tak, Biber jest za darmo mini... no właśnie, no więc jakby, no zrobili bardzo dużą, duże chocki, klocki tylko po to, żeby dać ludziom taką możliwość, no pewnie żeby być pierwszym, jedynym, który to robi, no bo póki co faktycznie są jedyni, którzy to robią, e, więc no, rozumiem wyścig, ale, ale no, no coś... właśnie mnie też zaskakuje to, jak bardzo to jest e, no więc właśnie tu, w Stanach tym artykule, potrzebne niby, nie? W tym artykule w ogóle od, odpowiadając na twoje pytanie, czy to przetrwa, jest y, odpowiedź taka, że ten CTO, który tam w tym projekcie jest, powiedział, mhm. że uważa, że są po Prawidłowej stronie prawa, w sensie, że mhm. e, e, to był reverse engineering, ale nie ma tam żadnego kodu od Apple. Mhm. E, no i uważa też, że jeśli Apple chciałoby tego Bipera zablokować mhm. nawet na swoich serwerach, to byłoby to zbyt trudne bez psucia iMessage dla e, Aha, bo, no normalnych tak. Apple device'ów, nie? E, ha, ciekawe. No chyba, że zrobią jakiś myk z iMessage, wiesz, no oni mają w rękach wszystkie karty, no, mogliby zrobić taki myk, że po prostu nagle iPhone się jednak inaczej kontaktuje z serwerem. Ja, jestem, w, ja w sensie, ja jestem przekonany, że do tego może dojść, no i zresztą mhm. też jakoś tak nie do końca, nie wiem, jakoś to jest trochę port to trochę tak, jak portują ludzie gry na Windowsy, w sensie na Linuxy, nie? W sensie it can work for a while. No tak. e, natomiast e, rozumiem ten koncept, że ludzie chcą korzystać z Androidów i chcą korzystać z iMessage, bla, 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 bla. Natomiast no, to jest taka ciekawostka, e, jak dużo potrafiło się zmienić w ciągu dwóch tygodni. Jedna firma posypała głowy popiołem, inna wyłączyła swoją aplikację i pojawiła się druga, która jak ten Feniks mówi elo! Witam. Siema, to ja tu no. przychodzę w takiej opcji i proponuję rozwiązania problemów, które istnieją. No, ale też znaleźli chwili, dobry moment polarek. na to, nie? Oczywiście. Dobry moment na to znaleźli, no bo faktycznie yy, po, po tym, co się stało z Nothing, no to faktycznie pojawiła się mała nisza, chociaż było głośno tak naprawdę o tym, co Nothing zrobił, więc na pewno skorzystali na tej fali popularności w ogóle konceptu korzystania z iMessage na Androidzie, więc no wstrzelili się po prostu idealnie, jak Nothing powiedział, że zwija zabawki, a Biper za chwilę mówi, no witam, a my zabawki jednak mamy, nie? To prawda. Mm, więc to, to, to ciekawe się zrobiło. Mm, no i jeszcze ważnym elementem już tego tak zwanego messagingu, jeżeli ten temat poruszyliśmy, no to yy, to, co wrzucałeś na, na Mastodona, czyli iMessage ogłosił, że w końcu w końcu będzie end-to-end. -end, nie iMessage, tylko Messenger. Przepraszam, Messenger. Tak, Widzisz, jak mi się mylą te wszystkie nazwy. Messenger ogłosił, że będzie end-to-end krypted -end i to by default, tylko, że to jest mm -hmm. tam stage rollout, czyli to jest tak, że potencjalnie w najbliższej przyszłości wszystkie mm -hmm. wasze rozmowy zostaną upgrade'owane do, do... I to jest gazeczka, nie wszystkie, ale że wszystkie rozmowy 1 do 1 zostaną upgrade'owane defaultowo okay. do, do... A grupy do... nie? Grupy mają to jako opcjonalną, Nie Aha. wiem dlaczego i jest tutaj tego artykuł w razie czego hmm, chyba wrzucę go w takiej opcji. Oczywiście. Opcji Tylko wezmę sobie go, podlinkuję, w sensie od razu sobie go wrzucę, kopię, łączę, pyk. No, więc będzie w opisie odcinka, będzie można sobie w razie czego poczytać, co tam się dzieje. No, więc ja, yy, no i no. jeszcze tam Telegram dzisiaj ogłosił, że 4 miliony subskrybentów Telegram Premium. Nie wiem, to czy prawda widziałeś. to jest, jest uh -huh. duża liczba. Ja jestem y, fellow Telegram Premium User. Same. E, no Ale to Telegram Premium akurat działa. W sensie jest dla mnie na tyle istotny, że y, jest mi wygodnie po prostu mieć tą subskrypcję za dychę i, i nie musieć się tym martwić. No i Co, uważam, że jest też dużo, ale to już też mówiłem, że jest dużo lepiej. Yy, hmm wyceniony o wyceniony tak. znaczy, to premium jest dobrze to? na naszym Nie. rynku Bo wiesz, że to premium za 10 zł, które my mamy to to jest grandfathered plan i normalnie kosztuje tam tak. 20, no. Aha, widzisz. Więc to tak, czy... że to, że my mamy za dychę, to znaczy, bo my byliśmy, czy w sięmy sensie uruchomiliśmy Telegram Premium pierwszego dnia, kiedy się pojawiło to dostępne prawda. w Polsce. To prawda. Więc a teraz jak wejdziesz do żeby kupić Telegram Premium, to w App Store mówi, że to jest dycha. Nie wiem, czy jak się kupuje przez to, czy nie jest taniej, jak się kupuje taką aplikację taką. Coś, nawet nie tą z App Store'a, tylko tą taką Telegram desktop, to się chyba nazywa. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. To tam możesz kupić chyba taniej. No ale nie wiem, czy tak tanio, jak 10 zł taniej. Chyba nie aż tak, ale, ale jest troszeczkę taniej. No bo chyba te 30% po prostu, które Apple zabiera, no. jest obcięte. nie Także to jest fajne. Ja w międzyczasie. E za, nie powiedziałem chyba o tym. W sensie to, to tak dużo rzeczy, Kupiłem. No. Zap, za, zapłaciłem za, za wyszukiwarkę. Zapłaciłem za to kagi ostatecznie. No zapłaciłeś? Zapłaciłem. I korzystam z tego, z tego kagi na wszystkich urządzeniach, na których yy, no, mogę korzystać. Mhm. E, zrobiłem. Kupiłem 26 listopada. Okej. Okay. Czyli dwa tygodnie temu. No. W tym czasie zrobiłem 396 serczy. No to nieźle. Eee, tak, czyli wiem, żebym się nie zmieścił już w tym planie 5-dolarowym, który pozwala na zrobienie 300 serczy, tylko muszę być w tym 10-dolarowym. Rozważam mm -hmm. dołożenie tam chyba czwórki, żeby żonę też na Kagi przerzucić. Ale, Ale jak w sensie. Wróćmy w ciągu dwóch, jeszcze do w ciągu tego. Do tych dwóch tygodni dwa razy musiałem zrewertować się do Google'a. Dlatego, że, że robiłem szukanie, które było bardzo lokalne, w sensie szukałem mm. czegoś konkretnego o warszawskiej jakiejś chyba tam restauracji czy jakąś taką pierdołę straszną okay. I, i to było coś, z czym Kagi sobie nie do końca poradził. Natomiast większość serczy, które robię, robię w Kagi, mam zrobiony swój własny page, page rank, to się nazywa personalized results, możesz sobie zrobić co mm -hmm. chcesz, żeby jak się pojawiało, w moim wypadku jest coś takiego, że Hmm, czy nawet wezmę, e, zrobię ci screenshot e, taki mm, no powiedzmy, że to będzie dobre od razu go wrzucę do chmury i tu wysyłam tobie zdjęcie i też i oczywiście tak, będzie no. oczywiście właśnie z chmury link i to wygląda w taki sposób, że jak sobie to zobaczysz mm -hmm. to wybrałem sobie <laughs> które rzeczy chciałbym, żeby pojawiały się wyżej lub niżej mm -hmm. więc to dla dużych rzeczy odpowiada natomiast to co jest to, co jest zajebiste, to tak. Oni mają oczywiście wbudowany chat GPT, który sumuje, sumary, robi summary wyników wyszukiwania. Więc na przykład, jak zadam za sobie pytanie, what is the best, best macro nutrition for weight loss? Macro... Mm -hmm. to tak, dobra. No to teraz są oczywiście wyniki wyszukiwania. Nie ma żadnej reklamy, which is mm -hmm. perfect. I od razu, tak samo jak Google podaje wyniki często w taki boksik na zasadzie, hey, to, jest no, no, no. to robi dokładnie to samo i bardzo mi się to podoba. Często jak masz linki z, z blogów na przykład, to wstawia ci takiego boksa, w którym masz po prostu jeden po drugim linki z bloga, żeby nie, nie zajmowało to wielu miejsc wyszukiwania. Mhm. To mhm. jest bardzo fajne, jak często robię research, bo się okazuje, że w tych linkach, w tym takim boksie jest generalnie większość informacji, których oczekuję, czy których poszukuję. I mają też coś takiego jak um, Lens. Mhm. To znaczy, że on szuka tego hasła w konkretnych jakby kontekstach? Tak, 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 okay. tak. Typu okay. właśnie jak zadałem pytanie o makro, to mogę wybrać Lens academic i on wtedy znajdzie dokumenty, w których. No tak, badania. Tak. Z jakiś tam Google możesz Scholar sobie, albo coś. Możesz nie? sobie te lensy robić samemu. Ja tego jeszcze nie robiłem, mhm. nie umiem, nie, nie do końca jeszcze odkryłem, jakby po co miałbym to robić, albo mhm. dlaczego to zrobić. Natomiast, so far, so good, bardzo polecam, żeby sobie to kagi sprawdzić, ponieważ za 10, za 10 w sensie za 100 wyszukiwań można zrobić sobie za darmo jak się założy tam konto mhm. i można sobie wtedy po prostu sprawdzić, czy to Kagi u was działa, czy, czy u was nie działa. Są oczywiście dodatki do każdej z przeglądarek po to, żeby Kagi jako wyszukiwarkę główną można było sobie ustawić. W przypadku iPhone'a trzeba pobrać aplikację i wtedy ona mhm. działa w taki sposób, że jest extension do Safari, że jak wyszukujesz coś, to on od razu robi redirekt, którego nie widzisz no nawet tak. do Kagiego z tymi wynikami mhm. wyszukiwania. Jedyny minus jest to taki to zrobili nawet. Tak. Jedyny minus jest taki, że jeśli masz wyszukiwarkę, masz przeglądarkę, w której masz włączone Kagi i zrobisz okno i koguto. Mhm. i zaczniesz pisać coś, żeby coś wyszukać i jeśli masz ustawione tam kagi, to on ci powie, zanim wyszukasz cokolwiek, musisz się zalogować, no bo to działa na zasadzie logowania, bo A, to jest no dla tak. billingu, nie? Jasne. Dlatego, y, dlatego to jest jakiś tam y, może dla ludzi minus. Mhm. Mm, no, ale to, co jest zajebiste, co się zmieniło od tego czasu, to kagi ma change log swój, no bo wprowadzają zmiany do tej wyszukiwarki różne. Mhm. Więc teraz siedzę i czytam część logi, <laughs> regularnie, do wyszukiwarki. do wyszukiwarki co tydzień. No teraz właśnie wow. widzę, że wczoraj wprowadzili coś takiego, że pokazują ci, które rzeczy są, w sensie, które wyniki wyszukiwania prawdopodobnie są za paywallem, więc masz ładną ikonkę, żeby zobaczyć, o, że tu jest prawdopodobnie paywall, więc może nie musisz mm -hmm. tam klikać od razu. Oraz y, dodali coś takiego, co się nazywa domain pop-up, to znaczy, że jak masz wynik wyszukiwania, obok niego jest taka tarcza, którą możesz nacisnąć i na przykład mhm. wtedy dokonać modyfikacji page rankowych do tej konkretnej domeny. No bo na przykład sobie szukam coś i zobaczę, że wyskoczy mi Pinterest, który akurat mhm. ja mam dodany już do tej listy, żeby wyskakiwał na dole, bo nie chcę wyników wyszukiwania mhm. z Pinterest'a, ale wyskoczy ci Pinterest i mówisz, no Boże, ja pierdolę, nie chcę tego, tego, więc naciskasz sobie na domenę i tam możesz zaznaczyć, co chcesz, żeby się z tą domeną konkretnie wydarzyło, no nie? Okay. Możesz, możesz zrobić, żeby wyniki wyszukiwania z tej domeny były niżej, Normalnie albo wyżej, mhm. możesz nawet przypiąć, i to jest na przykład u mnie, że jak wpisuję słowo Maps, to zwykle mhm. wy, wy, wychodzi wynik wyszukiwania z Google Maps, i on jest zawsze pierwszy, bo ja powiedziałem: przypinaj mi to zawsze, bo ja zawsze no chcę tak. się defaultować do Google Mapsów, więc to jest łatwiejsze, a może też coś zablokować. Nie? Na mhm. przykład, nie wiem, czy na tym screenshotie, który wysłałem, akurat tam nie ma niczego, co jest zablokowane, ale z ciekawości sprawdzę, czy coś zablokowałem. Serdiency. No tak, nie ma tutaj blokady. Privacy, nie, to było. Ale ciekawe, że właśnie możesz kurczyć, aż taki wpływ nie zablokowałem. No na, właśnie, Interesy sobie zablokowałem wszystkie, A. no bo stwierdziłem, tak. że nie chcę w ogóle ich widzieć, nie? Yy, więc to jest. To bardzo... no, dla mnie, właśnie, to tak, by the way, Pinterest yy, dla mnie też zwykle jest zaśmiecza, zaśmieczacem, tak. cze, cze, zaśmieciaczem. Za śmieciacem. Za możesz powiedzieć. Że za jest śmieceniem. Tak. Zaśmieca mi wyniki wyszukiwania. Tak. Nigdy, nigdy nie było sytuacji, w której chciałbym kliknąć w link do Pinteresta. Jak kliknąłem w link do Pinteresta, bo myślałem, że tam znajdę odpowiedź, to zawsze jest jakiś chujowy, chujowy wpis, z którym nic nie mogę zrobić. Mam takie Boże święty, zmarnowałem tylko 30 sekund mojego czasu po to, żeby zobaczyć coś, co nie ma żadnej wartości. No, yep. no więc w Kagim możesz sobie to zmienić. Podoba mi się w sensie rozwiązuje Kagi mój największy problem, będący nie dostaję żadnych sponsorowanych wyników wyszukiwania, mhm. w sensie tych reklam na samej górze, mhm. bo wiem, że płacę za to po prostu literalnie twardą no tak. gotówką, e ale to działa i to jest wyniki wyszukiwania w Kagi, w mojej opinii, oczywiście wiadomo, your mileage may vary, bo każdy ma inne rzeczy, szuka i tak dalej. Ja mam tak, że to, co widzę w Kagi, spełnia 99.9% moich wyszukiwań, tak jak powiedziałem, dwa razy się uh -huh. defaultniam do Google'a, a i tam działają też te bangi, które znamy z DuckDuckGo, Go, czyli możesz o. wpisać w wyszukiwarce wykrzyknik G uh -huh. i wtedy sobie przerzucać do Google'a. Takie bangi w ogóle można też robić samemu. znaczy, możesz fajne. wymyślić sobie, uh -huh. <coughs> nie wiem czy tak jak do Go to można, ale możesz samemu sobie wpisać co ma się wydarzyć, kiedy co będziesz wpisywał, nie? Uh -huh. Więc to jest bardzo personalizowalne. No, ja jestem to zadowolony To jest taki mix, mix Google'a z, z DuckDuckGo Duck, Duck, Go. Trochę, mm -hmm. nie? Tak, minus taki reklamy Bo i, i DuckDuckGo i Google wprowadzają reklamy. W sensie, mają u siebie mm -hmm. reklamy w wyszukiwania, tu ich po prostu nie ma. No bo dlaczego mm -hmm. miałyby być skoro za to bulisz kasę? No tak. No, no tak. Więc fajne. Ja jestem, jestem szczęśliwym użytkownikiem i zostawiam tą subskrypcję. Mówię, no, spróbuję namówić żonę na to, żeby też do mm -hmm. Kagi siadało, będzie miała jednak myślę, że lepsze wyniki wyszukiwania do rzeczy, których szuka. No, także tu polecam: nie ma żadnych kodów zniżkowych, nie ma żadnych promocji, nie ma żadnego mhm. niczego. Tam jest stała cena. Natomiast, tak jak powiedziałem, można sobie w dowolnym momencie e, zrobić po prostu test, 100 wyszukanych. Mhm. I to, Ale po to jest stu... po prostu 100 i koniec, czy 100 miesięcznie? Nie, 100 i koniec. Więc to, możesz zawsze założyć drugie konto, jakbyś bardzo chciał, nie? No wiadomo, polak tego, potrafi, nie? Tak, tutaj minusem robienia kolejnych kont jest fakt, że spada ci cała twoja personalizacja, którą zrobiłeś na swoim koncie, nie? A, no typu tak, właśnie, no. że jak gdzieś nie przeniesiesz jak, tego, no. Jak w swoim koncie zaznaczyłeś, żeby tutaj coś tam na przykład y, były, y, wiesz, że jakieś, żeby ci się wyniki nie pokazywały, no to jak zrobisz sobie nowe konto, to musisz przejść przez to jeszcze raz i tam poddawać mm -hmm. dlatego y, dlatego ja na przykład zanim w sensie zrobiłem to wyszukiwanie i miałem przez to taki moment może po prostu zrobię nowe konto. Ale potem przypomniałem sobie, że spędziłem chyba z 15-20 minut na tym, żeby te wyszukiwania popersonalizować. No dobra, to nie będę tego robił, po prostu zapłacę. No, tak. A i tak jestem szczęśliwym użytkownikiem na tym etapie, więc, więc gitara. Super, Kali? bardzo fajnie. No interesujące. Ja chciałem, bo to właśnie z takich rzeczy, które się wydarzyły przez te dwa tygodnie, to jeszcze była tak zwana akcja, i ty bardzo jest to zbieżne z tym, co mówiłeś o, o właśnie, apce do, do iMessage na Androida, bo sam Altman, czyli CEO OpenAI. A, bo my wtedy nagrywaliśmy, <laughs> kiedy on jego wyrzucili i to. No. Tak. I tak. board go wyrzucił z pracy za chwilę i tak właściwie nie wiadomo było dlaczego, nie wiadomo było co chodzi i że no questionable jakieś tam, że im jakby mieli wątpliwość, czy on dowiezie jakby te rzeczy, które obiecuje, jakoś tak dziwnie to było napisane. Za chwilę zgłosiło się, zgłosił się Microsoft, CEO Microsoftu, mówi mordy dawajcie do nas i tak my mamy przecież bardzo dużo, zainwestowaliśmy w OpenAI, więc wbijajcie do nas, zapraszamy. I mało tego ogłosili już, że sam Altman będzie miał swoją pozycję w Microsoftie, bo się dogadali, nie? Okej, okay, no dobra, spoko, no Będzie robił tam w Microsoftie AI, pewnie wiesz, za chwilę OpenAI zostanie zjedzone na śniadanie, no bo wiadomo, że Microsoft ma. Jeszcze więcej pieniędzy, nie? jakby na, na, na rozwój. Chociaż OpenAI myślę, że też sobie nieźle radzi, jeżeli chodzi o finanse. Natomiast tydzień czy parę dni później okazuje się, że sam Altman wraca na miejsce CEO w OpenAI, okay. bo jednak go przywr przywrócili, co było po prostu tak absurdalne. I z jednej strony myślę sobie, o co chodzi z tym zarządem OpenAI, jakby what the fuck, nie? Druga rzecz. Jak, w jakim świetle to postawiło kurde Satya Nadella z Microsoftu, który jakby samo oficjalnie ogłaszał i mówi chodźcie tu już zapraszamy, już macie miejsce gotowe, biurka już przygotowane, gdzie za chwilę się okazuje, że jednak nie. Tam y, o, chyba na posłodzenie tej gorzkiej nalewki, chyba wcisnęli kogoś z Microsoftu dodatkowego do zarządu. Tak mi się wydaje, ale to już, już nie chcę, nie chcę wymyślać, bo to też mi się jakoś przewinęło, a przy okazji minęło trochę czasu. Ale to no, po prostu kosmiczna to była sytuacja. I jeszcze dodatkowo w tle pojawił się taki temat, że. Ludzie zaczęli rozmieniać tam jacyś dziennikarze, jakieś przecieczki, coś tam się pojawiło, że prawdopodobnie prawdziwym powodem, dla którego sam Altman odszedł, a nie wiem, czy wiesz w ogóle, że sam yy, ma plecak ze sobą zawsze. Wiesz o tym? Tak. Słyszałeś o tym, że ma tam kill switch do, do OpenAI, że jak coś zacznie AI świlować, to naciska guzik i po prostu wszystko się wyłącza. Yy, więc śmiesznie, że. To też tak pokazuje z jednej strony, yy, jakby. Że oni muszą mieć świadomość, że jednak jakieś zagrożenie z tej technologii musi być. No bo przecież nie robiliby takich zabezpieczeń, nie? że kurde z szefu chodzi z guzikiem, który wyłączy całą maszynę, jak nagle zacznie robić rzeczy, które, których nie chcieli. I, i, I właśnie, a propos tego, gdzieś jak pojawiły się takie przecieki, że może sam Altman musiał być wyrzucony. Ze względu na to, że niedługo przed tą akcją yy, zarząd dostał jako, jakiś raport z jednego z zespołów, yy, który ostrzegał, że oni są na granicy zbudowania takiego AI, które będzie zbyt potężne. I nazywa się to yy, a, znaczy Q i Gwiazdeczka, czyli Q Star, to się czyta. Um, I że to absolutnie w ogóle breakthrough i coś, czego jeszcze no nie widzieliśmy, i że jest absolutnie niesamowity i prawdopodobnie jakby no cały czas nad tym pracują, ale no, że i może to być niebezpieczne. I podejrzewam, że sam cisnął ten temat i chciał to rozwijać dalej, a zarząd może się przestraszył, że wiesz, że jakby idziemy za daleko i może to jest przeginka. Um, więc jestem ciekawy, jakby tego. Jak, jakby na ile faktycznie to miało wpływ, bo to jest w ogóle, my tak sobie rozmawiamy, wiesz, tam gdzieś tam w tle słyszymy, jak Elon mówi o tym, że AI może być takim mega zagrożeniem, nie? że może, nie wiem, no, musimy go pilnować, że muszą być regulacje. Zresztą w kongresie tam w Stanach. Też nie wiem, czy pracują, czy już podpisali jakieś wstępne dokumenty dotyczące regulacji rynku w ogóle sztucznej inteligencji. No, dużo się dzieje, ale ewidentnie, no, coś jest na rzeczy. Nie? W sensie, że ewidentnie OpenAI musi być na, na, na skraju czegoś dużego. I to coś dużego no, nadal będzie w rękach sama Altmana i jego plecaczka. Więc jest to no Wrzuciłem artykuł wrażliwego no. o tym plecaku, natomiast gdzieś jakby on nigdy tego nie potwierdził, nie. Czy to jest boja. tylko podejrzenie, że to jest. To, to jest tylko podejrzenie. Ktoś napisał o tym na Twitterze i on opisał okay. bro. I to jest jedyny komentarz, jedyne w ogóle jakakolwiek informacja na temat wow. plecaka. Z ciekawości, ciekawe. Sam Altman Blue Backpack. Co to jest dobra? Albo kill Switch. ja bym wpisał. Um, znaczy, nie, nie. Ja teraz na tym etapie mm -hmm. jestem ciekaw, co to jest za, to jest za plecaczek. <laughs> Taki niebieski, dość charakterystyczny. E, e, I. Tak. No właśnie, to bardzo jest. To ładny dom. Nie, no spoko, spoko ten. Bardzo spoko plecak. No ale właśnie, czy, czy to jest. E... Co to jest napisane na tym plecaku? No. Patagonia. A, po prostu, no widzisz, no, ale wiesz, to ważne jest to, co jest w środku, nie? E, więc, no, y, kurde, tak dziwna akcja. No i teraz oczywiście już się uspokoiło, już jakby wszystko jest po staremu, mm, ale z tych takich newsów, jeżeli chodzi o te duże modele językowe, bla bla bla, no to Google też parę dni dosłownie temu y, ogłosił, że wypuszcza na świat Gemini. To jest zupełnie nowy, multi, multimodalny jakieś coś tam. Już się wchodzimy w, taką, w takie dziwne nazewnictwo, że wiesz, już jest grubo. No ale Gemini ma być, o ile OpenAI ma takie podejście do tych wszystkich modeli, że każdy model, który dostaje dane o określonym typie, jest oddzielnym modelem. Czyli mamy na przykład Whisper jest od. Te robienia, trans, jakby słuchania dźwięku i zamieniania go na tekst. nie? Jest no tam jest do, do tworzenia obrazków, jest inny, jest inny, jakby chat GPT do gadania i wyszukiwania informacji, bla bla bla. Natomiast Google podeszło do tego inaczej i Gemini jest modelem, który ma wiele Wejść, nie? jakby ma podłączenia do wszystkiego, czyli potrafi analizować zarówno tekst, jak i obrazki, jak i wideo, i na bieżąco, jakby tymi danymi jakoś tam żonglować. To demo, które pokazali, okazało się, że tam jedna część tego demo to już była wymyślona, że to wcale nie, było, nie, nie działał ten Gemini. Właśnie Wercz ostatnio wrzucił taki tekst, że no, fajnie, fajnie, ale no niestety. Niestety to, to, to zostało wymyślone. Zaraz ci powiem, yy, już teraz szukam szybciutko, bo to. O właśnie. Google just launched a new AI and has already admitted at least one demo wasn't real. no świetnie. Brawo Google, kurwa. Więc grubo. Ale to, co widziałem, więc teraz trudno mi jest powiedzieć, która część z tego dema była nieprawdziwa, ale no to, co pokazali, no to rzeczywiście było coś niesamowitego, bo ten model był w stanie na bieżąco... Jest ten, ten disclaimer, o którym oni mówili, to jest For the purposes of this demo, latency has been reduced and gaming outputs have been shortened for brevity. Okej, okay, no to też nie jest, nie jest jakoś hardkorowo, no wiadomo, no jeżeli skrócili ten czas, no to to, to jest raczej um, to ra, raczej może pokazują, jak ten model będzie działał na przykład za rok, wiesz, bo one przyspieszają, no to, to jest oczywiste, że, że one z każdym, z każdym miesiącem są coraz lepsze, więc podejrzewam, że to, to jakby nie jest aż takie duże oszukiwanie, nie, jak można by się spodziewać, mm. więc w sumie dobrze, że się przyznali, bo to też jest jakby część takiego raczej Otwartego podejścia do, 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 do robienia rzeczy, więc spoko. Ale no tak, to demo było niesamowite. Tam ziomek pokazywał w ogóle, rysował jakieś rzeczy na kartce, a on analizował, co jest narysowane i jakby niemalże na bieżąco no i tu jest ten pewnie kwestia tego czasu jakby mówił, co, co widzi, co to jest według niego, i nawet rzucał, jakby takie. Wątpliwości, że na przykład ktoś narysował niebieską kaczkę, a Gemini mówił, że no kaczki raczej nie są niebieskie, więc tutaj ewidentnie ktoś tam artystycznie podszedł do tego. No, muszę powiedzieć, że, że robiło to wrażenie. Yy, I oczywiście zobaczymy, jak, jak, jak z wdrożeniem. Podobno Bart już korzysta z tego Gemini, że to zostało wdrożone. Ten więc, złodziej? Więc ten złodziej Bart. On jeszcze jest... korzysta z ChatGPT? Tak. No, na to wygląda. Tak. Ale że faktycznie jest potężniejszy, no nie byłem jeszcze w stanie sprawdzić, jakoś omijam Barda na około trochę, bo jakoś no, nie, nie miałem okazji. Ja też mało korzystam z chat GPT, więc no, to też tak wiesz. Jakby no, nie, nie mam powodu, dla którego miałbym, miałbym stukać te wszystkie zapytania. No ale generalnie Bart już jest, już jest mocniejszy. Tam. Są trzy rozmiary też tego gmini. Jeden ma być wdrożony bezpośrednio na telefonach Pixel, czyli na ósemkach ma to być. I, I to jest ten mini i on będzie jakby offlineowo działał. Mm, więc to super. W sensie to, to tego bym oczekiwał po Cili, no ale jakby Kaman on. One day one day, day tak. rozczarowaniem. No, może może. Chociaż wiesz, co, Apple ostatnio wypuściło, taka propo. Chyba było, nie wiem czy to nie zaraz po tym ogłoszeniu Google'a, Apple powiedziało: No, my tu mamy taki framework, coś tam pokazali do tworzenia swoich własnych modeli, coś, jakieś takie dziwne narzędzie, no ale jakby trochę na zasadzie hej, hej. My jesteśmy tu Apple, jesteśmy super potężną firmą, ale też robimy rzeczy AI, wiecie, nie zapominajcie, nie? jakby my też coś tu robimy. Jakby spoko, oczywiście, no to też bardzo nerdowska i bardzo narzędzie dla deweloperów, więc no, my jako szaraki takie to nie skorzystamy, ale no to było takie, wiesz, no Google wychodzi po prostu z bazuką, a oni mówią, hej my mamy tutaj taką procedę, patrzcie, można strzelać. No dobra, no to jak prawda. dobrze trafisz, to, to można nawet zrobić krzywdę. Eee, więc... Jak się potkniesz i przewrócisz. <noise> Dokładnie. Na tej kurce co leży, to nie doleciała. Nie no, to jest, to jest niesamowite, jak w ciągu 10 lat Siri z bycia właściwie frontrunnerem, jeśli chodzi no. o asystentów głosowych, stała się tak bardzo niepotrzebnym dodatkiem, który wnosi naprawdę niewielką wartość. W sensie, w naszym domu Siri da w dalszym ciągu korzyst jest używana tylko i wyłącznie do tego, żeby ustawiać timery, ewentualnie mm -hmm. robić przypomnienia. Mm -hmm. A i tak czasami to spierdoli. No, <laughs> Więc to prawda. jest tak, to że. Prawda. No, cię ciężko. Zresztą to jest niesamowite, że y czasami potrafi mieć jakiś problem z internetem. Mm -hmm. Nie wiedzieć dlaczego, bo wszystko inne działa. I wtedy nie da się ustawić timera. Hmm. Taka okay. funkcja bardzo podstawowa, jak uruchomienie timera na 15 minut wymaga... Musi mieć dostęp do internetu. Niestety nie da rady, no mm. nie da rady, no nie da rady, po prostu będzie tutaj jakby powiedzieć I have trouble connecting to the Wi-Fi i to jest koniec swojej interakcji z tym urządzeniem. Oh no, no, no nie, to jest absolutnie... Już dzisiaj można spokojnie mówić, że to jest absolutna porażka i mam nadzieję, że... No w aktualnym no, stanie, w aktualnym sposobie korzystania i możliwościach mm. to jest totalnie bez sensu. No. Biorąc pod uwagę oczywiście otoczenie, no, do, rzeczywiście przez jakiś czas to, to była jedyny sensowny asystent, yy, no ale, ale teraz to poza tym, że jest słabym asystentem, to też w ogóle słabo sobie radzi wiesz z podstawowymi rzeczami, no, no, Także mam nadzieję, że w przyszłym roku może znowu iOS, może nowa Siri. Ja nie wiem na ile, na ile oni tam siedzą i pracują nad tym, ale to, to właśnie, no. Już to nawet li nie liczę to na li POS. No, jak to się mówi, no. No trochę tak. A tutaj wiesz, już przecież ChatGPT w swojej apce, tej oficjalnej, wprowadził możliwość konwersacji. To znaczy, że możesz gadać głosem po prostu, właśnie z ChatGPT, I, i, i wtedy masz taki experience normalnie, jakbyś, jakbyś wiesz, był w filmie Hair, <gdzie>, gdzie po prostu masz asystenta w uchu i gadasz z nim i on ci odpowiada na pytania. Nie? Więc no. Sorki, ale, ale Apple ma jeszcze bardzo dużo pracy do zrobienia. Na pewno ta praca trwa, oni na pewno nad tym pracują, ale no jeszcze na razie nie widzimy żadnych efektów, co jest dość no, no takie smutne, no, smutne. A jeszcze o, o, do, dorzucę tylko ostatnią rzecz, bo trochę o tych wiesz, żeśmy gadali o tych modelach. Gdyby ktoś chciał się znerdować i absolutnie zatłuścić włosy ekstremalnie, i podejść do tematu właśnie mm, dużych modeli językowych, które są teraz super popularne, sztuczna inteligencja i tak dalej, i chciałby zobaczyć, w jaki sposób to działa, to jest taka strona, proszę ja ciebie, nazywa się bbyc.net. Ja oczywiście już ją wklejam, będzie w, w, w odcineczku, i to jest strona, która w taki bardzo wizualny sposób pokazuje, i też możemy sobie wybrać, czy to jest GPT-3, Nano, GPT, GPT-2, czy GPT-2, mały czy duży, jakby jest ten, i jest oczywiście rozpisane krok po kroku, w jaki sposób komputer, czy, czy właśnie ten model. Analizuje to, co on dostanie od nas, i w jaki sposób przygotowuje dla nas odpowiedź. Przez jakie punkty przechodzi i przez jakie procesy. I tutaj możemy normalnie krok po kroku możemy sobie prześledzić właśnie cały ten proces. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Ta wizualizacja jest mega, mega tak robi wrażenie. I, i dla, dla super nerdów to myślę, że może być bardzo fajne miejsce, żeby sobie, wiesz, prześledzić dokładnie, na czym to polega, dlaczego dostajemy takie wyniki, a nie inne. Yy, i, I tak naprawdę, jak to działa, no bo wiesz, może nie każdy wie. Bo to tak się wydaje, że wiesz, wpisujesz coś i dostajesz odpowiedź. No a, czyli to jest magiczne pudełko, no, jakby ewidentnie, ewidentnie po prostu działa. No ale jak ktoś chce, chce od, odchylić tutaj ląbka tajemnicy, no to może sobie zajrzeć i zobaczyć jak to wygląda. To ja mam jeszcze kolejny temat. No. Tylko to jest akurat świeższa rzecz. Jestem kosmonautą, jem kosmiczne jedzenie. Od wow. Wow. Więc to jest... <noise> Batony Mars. Tak, pierdolam Milky Way'e. Jest po prostu Milky Way. Moja dieta składa się z 17 batonów. <grym> ale wszystkie Leków kosmiczne. Na dehabera, no. Czekoladowe gwiazdki. Masakra, świetne, jest. No, mega dobry snak na rozpoczęcie dnia. <grym> o wow. E, nie, ale e, jestem huelistą. To oni Dobrze, w ogóle ale... o sobie, o sobie no. mówią, że to się nazywa Hueligani. O nie, o nie, ojoj, ojoj. Huelligans. okej, okay, no dobra. E, no, ale poczekaj, bo Huell generalnie, jakby na samym początku swojej działalności, zresztą wcześniej był jeszcze inny proszek, nie? Ale. Silent. Był przede wszystkim proszkiem do rozpuszczenia w wodzie lub w mm. mleku chyba, mm. ale chociaż raczej w wodzie, i on był po prostu. Pełnoprawnym posiłkiem, który miał wszystkie mikro i makroelementy, które tak. są w normalnym posiłku, i ileś tam kalorii, cyk. I to po prostu piłeś sobie taki koktajl zamiast śniadania, czy zamiast jednego z posiłków, i super. I koniec. A teraz? To się nie zmieniło. No dobrze, a to teraz. Yy... Rozumiem, że smaki tych proszków są różne. Właściwie, żeby było jasne, bo to jest trochę tak, że będziemy gadać kupoty, więc jak ktoś potrzebuje potwierdzenia, po pierwsze, to sobie wejdzie na stronę Huella, po drugie, jak ktoś Wiadomo. chce sobie zakupić, to sobie tam jest 50 do tyrabatów w linku, a po trzecie, jak ktoś potrzebuje porad dietetycznych, to nie idzie do dietetyka, a nie słucha dwóch randomów z internetu. Jak już Oczywiście. to mamy powiedziane, to teraz. Tak. Koncept jest taki, że faktycznie te produkty, które tam są, to jest alternatywa dla jedzenia. Takiego, czy mhm. to nie jest jedzenie dietetyczne, to nie jest tam przekąski, tylko to faktycznie ma dostarczyć ci wystarczającą ilość wszystkich tych mikroelementów i wartości, i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby można było sobie na tym funkcjonować. Ja, jakby, ja mam dwa problemy, które chciałem tym Huelem rozwiązać. Mhm. E, pierwszy z nich jest taki, że ja nie umiem jeść śniadań i, okay. nigdy, i nie, nie lubię przygotowywać śniadań, a muszę jeść śniadania. I do tej pory to wyglądało tak, że nie wiem, zamawiałem coś, czy, czy jadłem kanapkę z żabki. Tam jest kanapka grillowa z kurczakiem, ona ma B w tych mm -hmm. Nutri-Score. Więc mówię, okej, okay, nie najgorsza, więc to może być jakaś alternatywa do mojego śniadania. Ale, ale generalnie jest tak, Bo że. Ty mam... też nie jesz jajek. A w dużej części jajka w różnych postaciach są. Często, wiesz, podstawą śniadania dla wielu osób. Dokładnie tak. Hmm. No więc tutaj miałem taki problem. A drugi problem jest taki, że czasami nie mam czasu zrobić sobie sensownego jedzenia lunchowo-obiadowego, albo Paulina chce zjeść sobie coś, czego ja nie jem, no bo zwykle okay. staramy się robić to samo i jeść sobie to samo. O, widzę, że jest uh -huh. zachód słońca. Uh -huh. Staramy się jeść sobie to samo i. Yy, no i to czasami działa, ale są takie dni, w którym moja małżonka na przykład chciałaby sobie zjeść bardzo przyjemnie grzyby. Ja nie lubię grzybów. Mm -hmm. Albo na przykład no. karbonarę. Ja nie jem takich rzeczy tam jest szczególnie że jest jajko. Więc istnieje taka grupa, jakby jedzeń, które moja żona lubi, a ja nie. No i teraz wchodzi tutaj heł na, na mm, troszeczkę na złotej karcie, bo tak. Mogę jeść go na śniadanie, kupiłem sobie, ja w ogóle zamówiłem trzy rzeczy. Pierwsza z nich to jest proszek, ten taki powder zwykły o smaku czekoladowym i on jest niby na śniadanie jako, albo jako snack. I zamówiłem dwa hot and savory, czyli jeden to jest meksykańskie chili i drugi to jest pasta bolognese. To są dwa takie, i one mają formę takich trochę zupek chińskich w ogóle. Aha, czyli to z... nie jest tylko proszek. Nie, tam w środku jest makaron, kasza, a, no widzisz, jest normalnie takie powiedzmy, że danie, no. Tak, dokładnie. No i jem <laughs> drugi dzień te szejki na mhm. śniadanie i one faktycznie sycą mnie enough i dobrze mhm. się czuję i nie mam skoków cukrowych ani spadków takich mhm. intensywnych, więc nie mam tutaj, w sensie nie oddziałuje to na mnie negatywnie, czuję, że jestem najedzony no tam makrosy jakieś się zgadzają w, uh -huh. w, w jakiejś części na pewno. Um, natomiast, no generalnie czuję się po tym nieźle. No i te huele, te hot and savory to zjadłem wczoraj i dzisiaj na lunch. Uh -huh. Wczoraj meksykański, dzisiaj pasta bolognese. Uh -huh. Oba smakowały na takie 6 na 10 powiedziałbym. No coś to nie jest w sensie, jakoś super w sensie, dużo. To w sensie bardzo porównywalnie z zupkami chińskimi, z tą różnicą, że są bardziej mączne, no bo mają w środku oczywiście... Mm -hmm. Błonnika jak, dużo. Tak. No, no i teraz no, no. oni, na tej ulotce, która tam przyszła razem z tymi produktami, jest napisane, że spoko, jakby to jest gotowy produkt, który możesz jeść, ale mm -hmm. możesz z nimi eksperymentować. To znaczy, że na przykład do szejków... <śś> dokładnie do szejka czekoladowego na przykład mówią, żebyś wrzucił go sobie do blendera, w sensie w mm -hmm. takich odpowiednich proporcjach i na przykład mm -hmm. dorzucił sobie mrożone warzywa albo lód, po to, żeby to było miało taką mm. bardziej przyjemną formę i ja wypiłem no drugi dzień ten szejk czekoladowy i jakby, mimo tego, że nie lubię takich rzeczy trochę fakturowo, to to nie jest złe i smakuje mi i to dość szybko się zjada jak na to, ile tego jest, powiedziałbym Okay. ale widzę, że na pewno będę eksperymentował, w sensie faktycznie wrzucę sobie na przykład garść różnych owoców do tego i będę miał po mm -hmm. prostu taki, um, myślę, że Algo myślę, że tak do tego... Fajne. Może myślę, że tam fajne. potrzeba czegoś kwaśnego, Aha. Żeby, to, żeby to było bardziej przyjemne w smaku, ale tak samo w sobie jest okej. Okay. Mm. Natomiast jeśli chodzi o te takie hot and savory, to powiedziałbym, że w obu moim zdaniem trochę brakuje przypraw, Mhm. Mm ale znowu dosypanie sobie odrobiny soli, odrobiny no, pieprzu, y, odrobiny tabasco, czy odrobiny tam y, na przykład pa, takiego no, w sensie, chili trochę... płatków nawet. Dokładnie. To mm. nie jest jakiś w ogóle żeby było jasne to chili meksykańskie jest dość pikantne, nie? To się mm. Jest ostre. Mm -hmm. Więc no i więc smakuje mi to po pierwsze, po drugie dobrze się po tym czuję y, i jak kupa. Y, Okej. Okay. Tak? Smaczne. W sensie nie no To dobrze. Nie, wiem co pytałeś, nie, ale zupełnie powiedziałem, szczerze się zastanawiam się... Nie wiesz, mam problemu czy... z wypróżnianiem się akurat, Jest wszystko nie. git. Tak. Czyli ani w drugą, ani w, w pierwszą, ani w drugą się nie ruszyło, jest tak jak było. Jest tak, w okay. sensie ruszyło, bo akurat miałem problemy żołądkowe przez początek tygodnia, ale mm. teraz jest git, więc, okay. więc uznaję, że nie ma to negatywnego wpływu na moje wypróżnianie się. No więc... Siedzi mi to. Siedzi do takiego stopnia, że faktycznie wiem, że mogę zjeść coś, co jest wartościowe do pewnego, pewnego stopnia i jak będę chciał na przykład zjeść snaka, to mogę równie dobrze zrobić sobie na przykład jednego skupa i 200 kalorii shake'a, albo 200 kalorii mhm. sobie zupki chińskiej sobie zjeść. I to jest fajna, <laughs> fajna świadomość, że mogę to zrobić. No i wiem, że to na pewno zostaje, wiem, że ta subskrypcja na pewno będzie śmigała. Mhm. na pewno z tym razem chciałbym popróbować więcej smaków różnych, mają produkty, które są gotowe, to znaczy, że możesz sobie na przykład wziąć gotowego szejka. One no, są droższe versus mhm. proszek, ale y, ja sobie tą, to, na to pozwolę po to, żeby wziąć na przykład takich szejków parę różnych smaków mhm. i będę miał, każdego dnia mogę spróbować inny smak na śniadanie na przykład no tak. i wtedy będę wiedział, które na przykład mi najlepiej podchodzą. Jest na reddicie huelowym, widziałem, że ludzie na przykład mówią Warto je te smaki czasami łączyć, na przykład czekolada i wanilia, o. jeden skup tego, drugi skup tego i proszę masz 400 kalorii smacznego waniliowo czekoladowego shake'a. Okej, okay. więc więc widzę potencjał tutaj na to, żeby mm, no żeby sobie z tego z tego korzystać, sobie to jeść. Więc jak ktoś by chciał sprawdzić, oczywiście, to ja też skorzystałem z e, kodu i to był chyba nawet e, Tomek e, Dunia na y, mm, tym Mastodonie. Sforu? A na Mastodonie. Tak, wysłał mi kod, który dał 50 zł zniżki. Ja ten sam kod wrzucam, w sensie bój, wrzucam i możecie mm -hmm. mieć 50 zł zniżki, bo to się opyla. Ehm, bo wtedy trzy takie, właśnie te trzy saszety wyszły chyba 240 parę zeta ehm, okay. w trybie subskrypcyjnym. Ehm, subskrypcja daje 10% zniżki, plus jest 50 zł rabatu na mhm. pierwsze zamówienie, więc warto sobie z tego skorzystać, jeśli ktoś chciałby spróbować. Koszt per, tam w każdych z tych produkcji masz też koszt per danie mhm. i one tam oscylują w granicach 7-13 zł za jeden posiłek, co jest dużo taniej niż na przykład dieta pudełkowa. No więc no tak. z mojej perspektywy git, trochę oszukuje to fajnie mój autyzm, bo mogę jeść powtarzalną rzecz, która jednocześnie wiem, że jest niż, nie jest szkodliwa dla mnie, mhm. Nie, że maczunio wjeżdża z, tak. na, na śniadanie, nie? No dokładnie, no. Więc, więc to jest coś co, mi, coś, co mi odpowiada i bardzo mi się to podoba, więc będę sobie teraz to jadł. Wiem też, że y, Paulina akurat spróbowała i e shakea który stwierdziła, że no, jest jadalny, ale nie jest fanką, I, y, a jak spróbowała, y, nie, nie próbowała meksykańskiego, ale jak próbowała tą pastę, bolońską, to powiedziała, że się przypomniały wakacje w 2003 roku nad morzem, kiedy kupili jakąś zupkę chińską i po prostu, wiesz, takie... No, okay. bo ona, on, ja bym powiedział, że ona smakuje, gdyby ona była odrobinę mniej mączna, to smakuje jak zupka Knorr bolognese, ten taki... Mm -hmm, w... mm -hmm, I, mm -hmm. I żeby było jasne, dla mnie... that's fine, tak, no, tak, bo to nawet uderza mi w tą strunę, że ja lubię junk food. A to jest junk food, który... Nie jest junkie. Mm -hmm. Dodatkową wartością dla mnie jest to, że to jest wegańskie, więc mam no, pewność, że nie będę jadł niczego, co jest od zwierzęcia, co ja. W sensie mam bardzo niewielką grupę, jak się okazało, produktów zwierzęcych, które lubię jeść mm -hmm. albo toleruję i jest mi z nimi dobrze. A w, jak chodzi, chodzimy na przykład do restauracji, to wolę brać menu wegańskie, dlatego mm. że mam pewność, że nie dostanę jajka i tak dalej. No, grzyby no, tak. to jest ewentualność. Ale akurat w tych produktach, z których ja tam korzystam, to jeśli, jeśli są, to ich nie czuję, więc that's perfectly fine. No, także, Huel, well, jestem kosmonautą, jem kosmiczne jedzenie, bardzo mi się to podoba, będę, będę to próbował. To jedzenie, które mam, powinno skończyć mi się do końca, potencjalnie mam dwa tygodnie jedzenia, więc gdzieś na koniec tego miesiąca mhm. będę zamawiał sobie kolejną paczkę. Yy, i, I ile fajnie. to miesięcznie wychodzi? Jak bierz, bo rozumiem, że wziąłeś trzy saszety, zakładam, że to są jedno powiem, na śniadanie, jest... a dwie są takie obiadowe bardziej, tak? Tak, w sumie to, mhm. co mam, powinno mi starczyć na 14 dni. Mniej więcej. Dwa tygodnie, 250 zł? Mhm. Tylko, że to są dwa tygodnie śniadania plus obiady, nie? No tak, tak, tak. Bo... tak, tak. Jak chcesz Gdzie... tylko śniadania, no to wiadomo, że... Tak, mhm. natomiast chodzi o to, że, że to nie jest w sumie kalorycznie tyle, ile potrzebowałbyś na cały dzień. O, dobrze, no bo, jasne, jasne. Tak, nie bo chcę to, tego przyrównywać do pudełkowej, tylko bardziej, wiesz, po tak, prostu jaki to jest to koszt. Jest, nie? Jest, to już ci powiem, bo jestem na stronie internetowej ja mówię, ktoś będzie chciał, to może sobie wejść i to jest tak. E, proszek, czyli ten, który jest polecany u nich na śniadanie albo na obiad, czyli ten mój czekoladowy, oni mają w ogóle mm. tych smaków 10 na tym etapie, można sobie wybrać różne. Mm -hmm. wiesz, jeden to jest bez smaku i słodzika, więc podejrzewam, że trochę hardkor, no ale są tam <grym> cynamonka, kawa z karmelem, banan, czekolada najpopularniejsza. To mm -hmm. to jest 7,79 za posiłek. Okay. Każde opakowanie zawiera 17 posiłków. Mm -hmm. I przez posiłek, mm -hmm. z tego co pamiętam, oni mówią, że to jest 100 gramów, a możesz sobie robić 50, to jest 200 kilokalorii, więc tych posiłków potencjalnie, gdybyś jadł takie 200 kaloryczne, możesz sobie zjeść więcej. To jest ten proszek. Te Instant z które ja mam, to jest 11,43 za posiłek. To Jest to install, install, new pods. Tak, tak? Y, mhm. Nie, pouches. A, bo są jeszcze pods. POC, właśnie nie próbowałem. Tam jest Te 14, są za 14.50 za porcję, według Tak, to są gotowe mm -hmm. kartoniki, które możesz zjeść jak zupkę chińską z dobrymi mm -hmm. składnikami. Ja chcę to spróbować, szczególnie, że, pod... że tam jest makaron z japońskim sosem kary, i to jest podobno katsukary, to się nazywa w, w sensie w... w innych językach, a to jest. Ja bardzo lubię katsukary, więc muszę to spróbować, bo to może być fajne. Tylko to jest wtedy droższe per posiłek. Tam o 3 zeta względem, jak weźmiesz sobie po prostu takie opakowanie, Instant meal, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Jedno opakowanie tego Instant Meal taki pouch zawiera 7 posiłków. Masz też batony, które też mają jakby odpowiedni skład. Wtedy baton kosztuje 1 dychę. Są, jest Hewell Black Edition, to jest mam mniej węglowodano, więcej białka i tam też jest 17 posiłków w torbie. Są gotowe mm -hmm. driny do picia wtedy, i to jest 16 no tak. wtedy złoty za, za jeden jakby drink. Więc, moi, więc y, można to zrobić oczywiście potłaj. jest bezglutenowy mm -hmm. healer well? I okay. są też informacje, które z tych produktów są bezglutenowe, więc jak ktoś chce na przykład bezglutenowe coś tego, no to jest wersja bezglutenu takiego tego śniadaniowego shake'a potencjalnie, to jest czekolada, wanila i słony karmel, ale mm -hmm. jest też wersja, jak wejdziesz sobie w Instant Meal Pouches, czyli te właśnie lunchowe, które ja jem, to tam są oznaczone, które są bezglutenowe. Meksykańskie czyli jest bezglutenowe, makaron bolognese akurat ma, ma makaron zwykły, więc jest glutenowy, mm -hmm. ale bezglutenowych jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 5 z tych, które są tutaj dostępne, chyba e, 9-11. Więc połowa potencjalnie. Nie? A najtańsza wersja. Ciekawe to jest. To no? jest Hue um, Complete Protein. Tak się nazywa. I Aha. to jest 4 zeta za porcję. I ma 26 mhm. porcji w takim opakowaniu. Jest też Hue Essential, to jest najbardziej przystępny cenowy proszek. Ale to, że to jest. Aha, bo to jest y, po prostu proteinowy proszek, taki na siłownię bardziej, nie? Niż, tak, tak, tak. A jak chcesz jedzenie? Takie jedzenie, jedzenie. Jak mhm. chcesz jedzenie, no to jest y, Essential Hue. On ma w smak wanila albo czekolada y, i kosztuje 5 zł za posiłek. Ja wybrałem powder, a nie Essential, bo podobno jest smaczniejszy. A wolałem, okay. wolałem na początek wejść w rzeczy, które potencjalnie. W sensie, będę mógł sobie eksperymentować, bo tu można sobie dorzucać pojedyncze sztuki tych produktów. Mm -hmm. e Ale ja będę chciał po prostu zrobić tak, żeby. Mm, chciałem po prostu wziąć te rzeczy, które są popularne i mogą mi zasmakować. A teraz jak już wiem, że mi smakują, to jak będę brał na przykład następnym razem tam w, zamawiał, będę za dwa tygodnie znowu tego Hewela, na przykład dorzucę sobie ten czekoladowy mój proszek, ale na przykład dorzucę sobie też gotowy szejk jakiś, nie? Albo coś tam. Po to, żeby po prostu pojedynczo, bo można na sztuki zamawiać rzeczy. Na samym końcu jest twarzyczego, ktoś jak będzie szukał, to na samym końcu jest na sztuki. No i wtedy na przykład batona możesz kupić jednego za 11 zeta. Możesz ready to drink 19 zeta, gotowy. No ale powiedzmy, że można sobie tam wrzucić po to, żeby posmakować. I to są jedyne produkty w tym momencie gotowe na sztuki, które można kupić. Mhm. No więc jak ktoś ma problem taki jak ja, to zachęcam do tego, bo to może być potencjalnie rozwiązanie tego problemu. I u mnie ono na szczęście działa. Mhm. Dam znać za dwa tygodnie, czy faktycznie mi siedzi to tak bardzo, jak siedzi mi po pierwszych dwóch dniach. Tak, tak, bo to. Ja słyszałem. Ale ja mam ludzi, autyzm, ja którzy... lubię taką powta powtarzalność. Ja wiem więc, wiem. więc to jest może hack dla mnie, no? Dokładnie, dokładnie. Więc tobie to może leżeć. Ale faktycznie ludzie, niektórzy, którzy korzystali, ee, no to po prostu im się nudziło. Mm, no bo na dłuższą metę, no wiesz, no, jedzenie, jedzenia jest generalnie dość przyjemnym procesem. no To jest też kwestia no, przeżuwania ja nawet, I nawet eat, wiesz. I can eat the same shit every fucking day, więc dla mnie to, no, tak. to, to nie ma to problemu. W sensie się <laughs> że żebym zmieniał chętnie smaki? Myślę, że na przykład właściwie fajnie by były, w sensie następny smak, który chcę wziąć tego proszku, to jest, owoce chyba są leśne, czy coś takiego. Mm. I myślę, że to może być po pierwsze fajne z czekoladą, a po no drugie sam, kwaśniejsze, nie? No właśnie, to mm. jest to. Bo ja myślę, że, że tam, gdyby było troszeczkę kwasku, znowu mogę sobie wrzucić trochę soku z cytryny, nie? Z limonki? Dokładnie. Mhm. Więc jest dużo opcji e, no Spoko, spoko. No, yy, ja pamiętam, że teraz już nie, ale kiedyś miałem taki problem, że miałem bardzo duży problem ze śniadaniami yy, i nie jadłem ich. Yy, budziłem się o godzinie 14 znaczy nie, że ze snu, tylko tak wiesz, orientowałem się w okolicach 14, że o, chyba nie zjadłem śniadania dzisiaj, nie, więc no. Teraz już nie jest tak źle, już te, tego bardziej pilnuję, więc ten problem jest zaadresowany. Ale ja wtedy też rozważałem, nie? że to już byłem na takim. Ja rozważałem etapie, że tak faktycznie... jakoś dwa miesiące już na tym etapie, bo, okay. bo, bo wiem, że po prostu, bo miałem ten problem polegający na tym, że nie miałem czasu na przygotowanie czy na myślenie sobie o tych tematach i to jest naprawdę rewelacja. No teraz właściwie <laughs> jedyny posiłek, który gdzieś tam trzeba skombinować, zrobić i tak no to są kolacje, nie? A to jest taka rzecz przyjemna, że albo sobie coś zamówimy, albo gdzieś pójdziemy, albo sobie faktycznie coś no tak. przygotujemy. Więc powiedzmy, mam większość kaloryczności na dzień ogarniętą tymi właśnie posiłkami. Znaczy większość no, w tym, na tym etapie, bo stwierdziłem, że skoro już też wiem, ile dokładnie jest kaloryczności w tych produktach, to będę sobie liczył te kalorie po to, żeby zobaczyć mniej więcej, ile rzeczy jem. Akurat w przypadku Hewela to jest proste, no bo tam jest dokładnie powiedziane. Wszystko rozpisane, no tak. Tak. No ale to widzę na przykład teraz, że dwa te posiłki to jest 800 kalorii, nie zrobiłem. Mhm. Jestem satisfied. I Podejrzewam, że jeszcze przyjmę dzisiaj z jeden posiłek i będę poniżej mojego limitu. A apka, którą to... testuję sobie teraz, to jest nazywa się Food Noms. Okej. Okay. A dlaczego nie Jazjo? Wkurzało mnie, jak często mi proponują płatne konto, no, okay. a nie chciałem go płatnego konta. Mm -hmm. Foodnomes bardzo jest droższe niż Yazio, bo kosztuje dwie stówy na rok, mm -hmm. albo tam 16 za miesięcznie, ale ma taki feature, który mi się bardzo podoba, to no. znaczy po pierwsze ma ładne graphs, które ci wyślę, mm -hmm. y i wyślę, może naszym też, w sensie wrzucę do, do, do opisu odcinka. No to będzie tam, niewiele będzie w nim widać, ale widać po prostu fakt, że jest. Te, te grafiki pokazują, ile kalorii mogę przyjąć, i to mhm. bierze z, na podstawie zdrowia i mojej aktywności. Więc na przykład oh, teraz zostało mi 906 kalorii do zjedzenia, żeby być w tym limicie kalorycznym, który chciałem sobie założyć, biorąc pod uwagę fakt, że chciałem tam zrzucić jeszcze trochę wagi, okay. czyli w tym momencie, że te właśnie 900 kalorii mi zostało. Ale jeśli zrobię sport i dorzucę aktywnie spalonych, na przykład 200 mm -hmm to on mi zwiększy ten limit, bo mówi, no dobra, skoro zjadłeś, w sensie skoro zrobiłeś dodatkowy 200 km no, kolonek, tak. no to no. masz twój budżet się odrobinę zwiększa, nie? Mm -hmm. e, I teraz ja na razie testuję za friko, trochę mnie kusi ta wersja płatna, szczególnie, że ona ma coś, co mnie bardzo interesuje, to znaczy w tych goals, w tych takich statystykach, które właśnie widać, widać, jest ten link, można dodać sobie dużo więcej informacji. Mm -hmm. Bo większość z nich jest za tym paywallem ukryta. I teraz to, co mnie najbardziej interesuje, to z racji moich jakby zabaw zdrowotnych, chciałbym wiedzieć, ile przyswają błonnika. I mm -hmm. Mieć na przykład tą informację, ile tego błonnika jest. Mm -hmm. e, tak samo jeśli chodzi o kofeinę, też można sobie zrobić tracking kofeiny. Spoko oraz e, wszystkich oczywiście minerałów, czyli tam ile magnezu i tak dalej tak mm -hmm. Dokładnie, ale są też witaminy bo to jest rzecz, z którą ja też jakby teraz mam struggle powiedzmy jakiś, więc mogę sobie wpisać, że mam witaminę B6 i on będzie mi, za każdym razem, kiedy dodam jakiś produkt, to on będzie mi tam wkładał, że no dobra, to było tyle witaminy, tyle witaminy, tyle mhm. witaminy, nie? Ciekawe, ciekawe. To chyba rzeczywiście on jest bardziej rozbudowany niż jazjo, bo pod tym względem jakby śledzenia... Jest jeszcze jedna, którą, no. z której korzystam, bo ja testuję obie naraz mhm. i druga się nazywa... Bo zgubiłem, bo na jak się. Lose it się nazywa. Ona jest ewidentnie zrobiona bardziej pod gubienie wagi i podchudnięcie. Okay. Ma dużo tańsze premium, bo na przykład na tym etapie proponują mi dzisiaj dalej za. chyba 7 dych. A nie, dzisiaj już za 150 zł za rok. Najtańsze mhm. widziałem w App Store, że było za 50 zł na rok, więc jak mi wrzucą 50 zł na rok, to może. ten, <grym> Ale mają to samo, to znaczy też makrosy okay. pokazują wersji płatnej też można sobie trakować właśnie troszeczkę więcej rzeczy, proteiny, i tak dalej, ale ch chyba niestety te food noms jest najlepsze działa mi lepiej na głowę, bo ma mhm. bardzo fajny interfejs, zaraz pokażę znowu wrzucam screenshota, będzie podlinkowany w opisie odcinka, to jest akurat tam dzisiejszy dzień, ale to co mi się podoba, to że jak zobaczysz sobie breakfast, to od razu widać Ile miałeś carbs, ile miałeś mhm. um, fat, ile miałeś proteiny, nie, w tym wszystkim. Fajne, fajne, fajne. Rzeczywiście yy, tak bardzo przejrzyście też pokazuje, nie? Jakby nie musisz się domyślać, tylko Dokładnie. po prostu widzisz to od razu, no. Dokładnie. I masz ile ci zostało maksymalnie, ile, potrzebuje... ile możesz jeszcze zjeść. No, fajne, no? fajne, fajne. Tak, fajne. więc to mi się podoba, no, ale mówię, to jest droga zabawa. Yy... Ile? 199 zł na rok, i w, w, widziałem w App Store, że to jest jedyna opcja, w sensie, że nie mm. ma, bo czasami jak widzę i na Purchases w App Store i widzę na przykład, że jakaś subskrypcja roczna kosztowała 49 zł, to znaczy, że istnieje taki plan, więc ja nie kupuję wtedy, mm -hmm. tylko czekam. Czekasz, aż, aż będzie promo. aplikacja w pewnym momencie, bo ona w pewnym momencie im powie specjalna oferta dla ciebie. Już właśnie Oczywiście. ta, ta Lusit dała mi ofertę, która była 70 zł. Mają mhm. jeszcze jedną chyba za 50 i jedną za coś takiego za podobnego. Więc ja mówię, dobra, mhm. to skoro jest jeszcze opcja, żeby mieć to taniej, to nie kupuję na razie. Czekam aż no, w powiedzą mi, że mam za Oczywiście, ile że to tak. włożyć. No to taka ciekawosteczka. A teraz no. chodź ciężko pójdziemy sobie do After Darka. Idziemy, pogadamy o trailerze GTA 6, co? Tak, a ja mm. też powiem o konsoli do grania jednej. Ula la, dobrze, dobrze, Pozdrawiam z wielką przyjemnością. wszystkich naszych obywateli. Słyszymy się, za, tydzień, za, słyszymy dwa się za, tydzień. Za, za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie, tak, tygodnie, tak za bo za tydzień, tydzień masz urodziny. Za tydzień y, to nie my będziemy y, robić rzeczy, tylko zapraszamy słuchaczy. Możecie wysyłać y, tutaj życzenia do naszego y, wicedyrektora. Pozdrawiam serdecznie. Widzimy się za dwa tygodnie w takiej opcji. Cześć, pa, pa! Bajo!